Z strony prosto, to jest kolejny odcinek z LEGO Marvel Super Heroes. Jak sobie pamiętacie, robiliśmy sobie poziom na 100% pod tytułem Więzienna Potańcówka. Teraz będziemy sobie robić poziom 5 już, metalowe przybieranki. No to co, chyba... A nie, wiem, że tam będzie potrzebny Sandman, więc biorę Sandmana. Będzie Sandman potrzebny chyba do uratowania Stana Lee, z tego co kojarzę. Więc tutaj o Stan Lee nie będę musiał się martwić, chyba że mi się to pomyliło z Minikitem, to też w ogóle będzie lamerso z mojej strony. Dobra, morda, jedno z drugim. Aha. Bo... Lol. Nie widziałem, że Sandman coś takiego potrafi. Tu Ameryka, nie? Tak. Tylko właśnie... Ja nie wiem... Co on robi? Znaczy, Boże, co on robi? No nie wiem, jak zrobić ten minikit, więc będę musiał pewnie... A! Nie, dobra, myślałem, że to ten. Co ja mam tu zrobić, lol. Ej, czekajcie, czekajcie. Coś tu będzie. I tu pozostawało parę tych. Mhm. Jest coś. Rzeczywiście. Aha. Matko, ty jesteś tempa jak but. Sorry, głupia jak but, a nie tempa jak but. Boże, co za ja. Dobra. Ja się będę pierdzielić, halo. Boże, Halka wybrałem, co za ja. Już to sobie wezmę, ogarnę, no spokojnie. No, czemu to nie doleciało? Niech to wybuchnie czy coś. Aha, to się otworzyło. Si. Moraus, już. Get out of here. O! Czekajcie, Jean Grey. Oj, gokarcik, czy coś takiego. Jeszcze Magneto będzie potrzebne.
A, silnik. Magnetyczny. Why not? Boże, jak to jeździ. O. Dobra. Chyba nic z tego ciekawego nie wyszło. A nie, dobra, zostawię jakieś części. Czekajcie. Wezmę też to sobie ogarnę. Proszę bardzo. Aha. Czyli dobrze, że tu cały czas wybierają okolite magnito. Przynajmniej nie muszę ładować torem. Nieskończoność. Dobra. Aha, ja i tak muszę ten pierdolę. Nie można było od razu sobie wziąć, żeby się ta sekwencja sama ogarnęła. Nie, bo po co? No ja by przedłużyć jeszcze grę dowolną, nie? Najlepiej tak zrobić, kurwa. A, ja mam tutaj. Ten szajski... Szajskie no, wiecie o co mi chodzi. O, i dopiero teraz, nie? Aldrich Killian. No tak, od razu mnie biją najlepiej. Czekajcie. Aha. Dobra, jebać was. Ja pierdykam. Dziękuję, do widzenia. Dobra, tutaj będzie miejsce na Lee. Tuż obok, tylko muszę tych zjebów załatwić. Dobra, mamy tutaj Sandmana. O, i tutaj możecie u góry zauważyć, stanęli, o. Excelsior. Dobra. No. Tarczy użyj, zjebie. Dobra. Czyli mam dopiero dwa minikity. Ta. Boziu, fascynujące, naprawdę. Aż mi stanął. Tu jakiś... O, jeszcze Sandmanem mogę tak robić, nie?
No nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Aha! Patrzcie w ogóle ten. On może to srebrne rozwalać. Co on robi? Co? Ej, naprawdę tego nie wiedziałem o Sandmanie. Ja pierdzielę, jakie jajca. Dobra, tak czy tak, ktoś tu musi być. A. Mudak. No ktoś, kto lata. Może ty, jeśli się okaże, że będziesz latał, nie? Dobra. Biorę tego Heartbreakera. W sumie mogłem męka. Aha, bieliźnie. Najlepiej. Te. Jest. Wszędzie blokady, nie? Dobra. No dobra, oni mnie już napierdalają, a cutscenki wciąż dalej, co mam robić? Szkoda, że nie można czasami tego wyłączyć w opcjach. Albo można? Czekajcie, o, wibracji nie mam właśnie. Ale nie tylko to. Aha. Nope. This might require some extra muscle power. O. Okej. Lol, tego też nawet nie wiedziałem. Aha, Jean Grey. Szkoda, że nie ma jakiejś szybszej telekinezy czy coś takiego. Wiecie, takiego dodatku. No, teraz będzie coś. Boom. A nie. Lol. To niezła dyskoteka. No, give me that shit. Dobra. No nie no. Aha, to już nie mam jakiego promienia w ogóle dawać, nie? W sumie ten Venom. Ten. Venom, no. No, nieważne. Kurwa, mam jakiegoś jebanego Alzheimera, już mnie to denerwuje. I się czasami wysłowić nie potrafię. Dobra. Następnym razem biorę Ironmana. Zamiast jakiegoś Sandmana, który się przyda zapewne jeden raz.
Jakiś mudok, kurwa, co wymyślili. Nawet nie umie trafić w obiekt. Pierdolec, za patologia. Nie, naprawdę. Czasami to nawet się postać nie chce zmienić. Dopiero teraz. No też trafić nie umie, no ja pierdolę, co za debil! Pierdolę, już nie znoszę tego. Trzeba było MK 0,5 dać jeszcze. No, ten jeszcze coś trafi, ale ten mudok, no proszę was. Z kabaret czasami. No tak, pewnie, nie? Pierdol się. Dobra. Nie, ja chcę koniec tych poziomów na 100%, naprawdę. Ja właśnie przez to mi się nie chciało grać w ogóle w tą grę. No tak, a ty dalej sobie siedź tutaj, nie? Pierdolę, sztuczna inteligencja w tej grze jest żałosna. Wykurwiać jedno z drugim. Więcej was, kurwa. No i po co ich tu tylu, no? Więcej, kurwa. Już? Ci wrogowie naprawdę tak dużo dali do tej gry. O matko kochana! Tyle się zmieniło w tej grze swobodnej. Ojejciu! Kurwa, nigdy nie wezmę mu udoka. Nigdy! Kurwa, nie lubię tej postaci, naprawdę. It's time to teach Avengers a lesson. Ej lol, serio tak po prostu minikit został ukryty? Bo mi się nie wydaje. Ej, nie to, że coś, ale mi się wydaje, że ja chyba nie zebrałem wszystkiego. Albo? Nie, dobra. Powinno być okej. Okay. Kurde, Loki. No wypad. Wciskam kółko, a tu nic. Jakbym nic praktycznie nie wciskał. No. Tutaj są ukryte znajdźki, ale nie! Po co? Po co dawać do nich dostęp? Pochowaj to komu? Pierdolę. Dupę mnie pocałuj.
Nie wiem kto to był, ale... Never mind. Should have anticipated this, Doc. Shoot. Jedno z drugim. Heroes, there is still no such thing. Dobra, cisnąć te kurwy. Kurwa, nacelowywuję na wroga. Ale ona trafia akurat w ziemię, no. Pierdolę. No widzicie? Tuż przy stopach, kurwa. Odmierzyła kurwa milimetr od milimetra. You can never conceive of my vision for mankind. Now I should display your own weapons against you. Get them. Może teraz łaskawie mi pozwolą tam wejść, he? Czy nie? Wow! Ależ wy łaskawi, naprawdę, dziękuję! Spierdalać. That metal could be manipulated magnetically. Wow. Dobra, jebać to. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia na samym odcinku z LEGO Marvel Super Heroes. Limit to the scope of my cameo talent. Where's my award for best cameo?